Tu są te pielęgniarki, to jest ta polka pielęgniarka. Mhm. Ja z tyłu tlen niosłam, bo on pod tlenem był. I woziły go tutaj na tym wózku po oddziale intensywnej terapii, żeby zobaczył, gdzie mają kuchnię, gdzie mają taki pokój. Pamiętnik mu robiły. Pamiętnik ma takie zapisane. Wszystkie pielęgniarki mu codziennie co robiły przy nim. Tak, manikir mu robiły, tak, w miskach takich. Robiły mu paznokcie. Także po prostu... Obsługa była tam... Czyli tak naprawdę Karol widzę, że wszędzie czaruje. No, niektóre to prawie się zakochały w nim tam. Tu z kwiatami, tu po prostu on tak koło niego chodziły wszystkie naprawdę. No tutaj cały oddział posadziły go na wózek, gdzie on był pod tlenem, prawda? Więc ten tlen ja z tyłu wiozę i one go po całym oddziale woziły, żeby sobie zobaczył, gdzie jest pokój lekarzy, gdzie sobie robią kawę. Proszę. No, tak. Prawdziwy królewicz w takim razie. Tak, drodzy Państwo, tak było kilka dni po operacji. Tak? Nie, dwa tygodnie był śpiące w innym szpitalu, później przewieźli go do tego, co przyjechał pierwsze. No to było jakieś 2-3 tygodnie po operacji. Trzy tygodnie po operacji. Wypadku. Tak, po Dziś mija pół roku. Sytuacja diametralnie się zmieniła. Państwo jesteście na bieżąco, ale to, co się teraz dzieje z Karolem, chcielibyśmy zobaczyć i pokazać naszym widzom. Zatem zabieramy się do Tajęciny i jedziemy do ośrodka rehabilitacji Rachmet. Odwiedzimy Karola. Zobaczymy, co tam się dzieje.